Cześć, witajcie. Słuchajcie, mamy piękne lato, a ja sobie siedzę i dzielę się z Wami informacjami. Z wakacji udało się mi wrócić z wielkim mankamentem, ale z tym się właśnie z Wami chcę podzielić. Słuchajcie, dużo ludzi zadaje sobie pytanie, jak to jest możliwe, że w układzie paliwowym może znajdować się powietrze i czy to powietrze może robić cokolwiek, czy może mieć jakieś tam znaczenie, ewentualnie wpływ na pracę silnika. Słuchajcie, w silnikach benzynowych takiego problemu nie ma. Dlatego, że tam zazwyczaj jest pompka paliwowa, która pod ciśnieniem to paliwo wciska bezpośrednio z baku do układu. Natomiast w przypadku silnika diesla, jakiegokolwiek by nie było, jeśli nie ma pompki wstępnej w baku, tylko pompa jest pompą zasysającą paliwo i wytwarzającą jednocześnie ciśnienie, to słuchajcie, co się może wydarzyć w takim układzie. Jeżeli będziecie mieli pęknięty wężyk, którykolwiek paliwowy, zużytego o-ringa czy cokolwiek, to wierzcie mi, że takie usterki widzieli nie będziecie. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, w układzie, jaki jest spływającego paliwa, panuje podciśnienie. Czyli to paliwo, które słuchajcie, powraca z wężyków powrotowych, na przykład tutaj z takiego wtrysku tutaj, który ma wężyk zapinany, taki tradycyjny, gumowy, jest paliwo tak jakby wysysane do pompy, do filtra, generalnie jako powrót tego paliwa. W podobnym wtryskiwaczu, który też może być na przykład z Delfiego, występuje już, słuchajcie, taka złączka. Dziwne to jest tylko, że o-ringi są nie w sprzedaży jako o-ringi, no aczkolwiek sprostowanie małe są dostępne. Jeżeli będziecie potrzebowali, to ja gdzieś wymiary mam spisane, to Wam podam. Oczywiście za to poproszę łapkę w górę, bo chcę Wam pomóc. Tradycyjnie, prawda? Subskrypcję sobie włączcie oczywiście za pamięci. I teraz rzecz jest jaka. Tutaj mamy taki o-ring, który oficjalnie nie jest w sprzedaży. I ten o-ring, słuchajcie, robi bardzo duże spustoszenie, na przykład w przypadku takiego wtryskiwacza. To jest taka szybko złączka, która zapinana jest na wtryskiwacze. Są te cztery rurki połączone, to coś normalnie występuje tylko w serwisach, można to kupić, ale jest to drogie. Natomiast coś, słuchajcie, się dzieje. Jeżeli będziecie mieli o taki o-ring, który tu jest uszkodzony, nie wiem, czy to na nagraniu będzie widać, on jest taki troszeczkę poszarpany. Jeżeli udało się go doglądnąć, jeżeli nie, to ja zaraz może zrobię zbliżenie. O, chyba powinno być widać, że ten o-ring ma takie malutkie uszkodzenie. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. W każdym razie musicie mi uwierzyć, że ma, bo tak niestety ma. To był mój powód, dlaczego miałem problem po drodze. A problem może się objawiać w ten sposób, że samochód, słuchajcie, może zacząć migać Wam spiralka, jeśli macie pojazd, który na przykład jest na bazie Forda. Zaczyna migać świeca, ta tradycyjna spiralka informująca, że jest za niskie ciśnienie. Za niskie ciśnienie, słuchajcie, będzie miało wpływ na to, że pompa nie uzyska pełnego ciśnienia. W ten czas pojawi się szarpanie, może się pojawić kopcenie, bo te dawki nie będą takie, jakie być powinny. No i praktycznie rzecz biorąc, różne niedogodności, które się mogą zdarzyć w przypadku silnika diesla. Jeśli to, słuchajcie, będzie pojazd, który będzie na przykład na systemie tradycyjnej pompy dowolnej firmy, czy to będzie Bosch, czy to będzie Siemens, czy to będzie, słuchajcie, na przykład Delphi, zasada jest taka sama. Powietrze niestety jest niemile widziane w układzie i przez właśnie powietrze też możecie mieć bardzo dużo problemów typu szarpanie i tak dalej, i tak dalej. Żebyście mogli to wyeliminować, no tu jest właśnie teraz pytanie, jak stwierdzić, bo wyeliminować to wiadomo, że można. Natomiast stwierdzenie musi paść tylko i wyłącznie na podstawie wizualnej oględziny, czyli musicie sobie założyć najlepiej, jak to, słuchajcie, zrobić, żeby to miało ręce i nogi. W każdym układzie paliwowym macie wężyk, którym powietrze powraca do filtra, jeśli macie filtr paliwa na górze. Jeśli on jest czarny, no to słuchajcie, w tym miejscu musicie wsadzić jak najbardziej wężyk przeźroczysty, musicie ten wężyk przeciąć, solidnie to złożyć do kupy, zmontować, żeby tam się powietrze nie dostawało. Jeżeli będziecie mieli bąbelki tam
zaraz po założeniu wężyka? Na pewno będziecie mieli, dlatego że otworzyliście układ, który się zapowietrzył po części, powietrze zostało się do środka, mogło jej spuścić paliwo, czyli problemy z rozruchem i tak dalej, ale przyjmijmy założenie, że już odpowietrzyliście, samochód sobie popracował trochę i widzicie, że te bąbelki się pojawiają. Wtedy już niestety wiecie o tym, że to paliwo, paliwo dokładnie jest wzbogacane powietrzem, co jest bardzo negatywne. A teraz słuchajcie, temat taki. Jak to się dzieje, że w układzie na przykład dowolnym nie widać, że cieknie paliwo, a dostaje się powietrze? Bo dużo ludzi sobie zadaje, no zaraz, to jeżeli paliwo by wylatywało, uszkodzone wężyki, to widać by było w jakiś sposób, że gdzieś tam coś tam wylatuje. Otóż sprostowanie małe. Nie, dlatego że słuchajcie, w takim układzie tu, czy jakiś tam boszowski wtrys, czy dowolny inny Siemensa, jaki by nie był, na układzie powrotowym, czyli na tych cieniutkich wężykach, panuje podciśnienie. A skąd to podciśnienie, słuchajcie, się bierze? Jest coś takiego, na przykładowo, prawda? Ja wam powiem na podstawie takiej złączki Venturiego, która, słuchajcie, na jakiej zasadzie działa? Bo to jest bardzo proste ustrojstwo, a tak naprawdę sprawdza się w 100%. Otóż sytuacja wygląda w ten sposób, że paliwo z pompy, które powróciło już z powrotem, wpływa, słuchajcie, tutaj, od tej strony, akurat w przypadku takiego tutaj, tej złączki, wpływa sobie tutaj, wylatując w tamtą stronę, czyli w stronę filtra powietrza, paliwa, powoduje zasysanie tego paliwa po drodze, które spływa od góry. I to jest tak sytuacja, że tutaj, o, jakbyśmy to tak sprecyzowali, mamy tak, jeden wtryskiwacz, z którego leci rurka, tutaj. Mamy jakiś tam drugi wtryskiwacz, z którego paliwo leci tutaj. I one są jakimś tam trójniczkiem połączone, trupy wtryski, także cztery wtryski, jeżeli mamy w silniku cztery wtryski, połączone są rureczkami. I to paliwo, słuchajcie, poprzez tą właśnie złączkę jest zasysane i z powrotem wraca sobie do filtra. A jeżeli wraca sobie do filtra, to znaczy, że wraca sobie do całego układu zasilającego i w ten czas może z powrotem powrócić już do układu pompy, czyli pompa już nam nie wytworzy pełnego ciśnienia, bo słuchajcie co, no wiadomo, że jest to powietrze, które się spręża, prawda? O ile płynu nie możemy sprężyć, o tyle powietrze niestety pracuje i robi nam zamieszanie. Także słuchajcie, przez takie właśnie małe ustrojstwo, które niejednoznacznie służy jako odpływ paliwa, jednocześnie, słuchajcie, to właśnie to drugie znaczenie, które wytwarza podciśnienie i paliwo zostaje wysysane. I właśnie w tym układzie zasysanego paliwa panuje podciśnienie, czyli nie ciśnienie tryskające na zewnątrz, czyli ciśnienie, które zostaje zasysane, czyli to, co robi odkurzacz, zasysa. I po prostu to paliwo zostaje tutaj zasysane. Jednocześnie, słuchajcie, rzecz jest jaka. Jeżeli będziecie mieli wężyk pęknięty od paliwa, to wierzcie mi, że możecie tego paliwa nie dostrzec w ogóle, które wypływa tutaj gdziekolwiek, dlatego że będzie razem z paliwem powracającym z dowolnego wtrysku, czy z czegoś takiego, będzie po prostu wracało to paliwo razem z powietrzem, czyli to powietrze będzie wysysane z zewnątrz przez na przykład uszkodzony o-ring. No i teraz rzecz jest jaka. Jak jesteśmy przy takim o-ringu, jeżeli macie taki o-ring zadarty, to możecie mieć naprawdę bardzo duże problemy. Z o-ringów, słuchajcie, w całym układzie paliwowym jest dużo, bo w każdej jednej złączce, jaka by nie padła, w każdej jednej przelotce, gdzieś tam, która jest zapinana, czyli jako automatyczna, typu kliki i tak dalej, muszą być o-ringi, bo niestety bez tego się nie da. Łącznie z tym, że węże, zdarza się, że są na szybko złączki przy baku montowane i one też już posiadają układ właśnie szybko złączek, które też mogą mieć o-ringi, bo najnormalniej w życiu, no pojazd jeździ, pracuje, czas powoduje to, że te o-ringi się wycierają, a tym bardziej w komorze silnika, w której to wszystko telepie i się rusza. No, także słuchajcie, ja miałem taką przypadłość i chciałem się z tym z wami podzielić i jednocześnie odpowiedzieć, jak to jest możliwe,
że powietrze mamy w układzie, a paliwo nie wylatuje na zewnątrz. No właśnie, to sytuacja, myślę, powinna być sprostowana. Myślę, że wytłumaczyłem to na tyle zrozumiale, żeby każdy zrozumiał. I teraz słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, bo powiedziałem wam, że musicie sobie założyć wężyk przeźroczysty, żeby sprawdzić. Jeżeli będziecie mieli wężyk przeźroczysty i to paliwo się wam dostaje, no to wtedy już musicie niestety metodą prób i błędów drążyć i ustalać, skąd to powietrze dostaje się w układzie. Myślę, że pasowałoby zacząć, słuchajcie, od źródła, czyli włożenie wężyka, najlepiej wykorzystanie przeźroczystego, do bańki z paliwem. Wtedy wkładacie sobie na dno, zapinacie sobie na wąż zasysający paliwo i wtedy macie 100% pewności, że to paliwo nie dostaje się z układu baku, bo niestety czasem może w baku smog być pęknięty, złączka, o-ring i tak dalej, więc żebyście nie narobili sobie roboty, to sobie zróbcie właśnie taki eksperyment. Jeżeli to powietrze będzie nadal się dostawało, no to wtedy przechodzicie dalej i szukacie, po których wężak gdzieś tam, który się może dostać. Rozpinać trzeba niestety wszystko, każdy o-ring z osobna, bo słuchajcie, jeżeli to pracuje i to lepiej, no to siłą rzeczy musi. Teraz jeszcze jedna rzecz jest jaka. O-ringi, słuchajcie, do tego pieroństwa tak naprawdę są silikonowe, to nie jest guma. Pamiętajcie, to co używacie do paliwa, no to musi być już takie paliwo odporne, oleje odporne, bo jeżeli użyjecie zwykłego, może się okazać, że będzie z jakiejś kiepskiej gumy zrobione i po prostu najnormalniej w życiu się rozpuści, albo się gdzieś tam podegnie, albo zesztywnieje z temperatury i wiadomo, że mogą być różne wtedy jakieś tam skutki, efekty, nie? Także jeszcze raz, słuchajcie, proszę łapkę w górę, jeśli komuś tam mogłem pomóc i wyprostować sytuację i odpowiedzieć na pewne kwestie. Jeśli byście mieli problem na przykład z tego typu złączkami, nie martwcie się, one są dostępne w sprzedaży, tylko że słuchajcie, według mnie najkorzystniej, najlepiej sobie odkupić od kogoś w formie używanej, bo te oryginały, wiadomo, że one są sprawdzone i pewne. Tego typu rzeczy możecie mieć wiele, bo to jest akurat, który jest układ stosowany w pompie Delfiego, ale tego typu rzeczy w pojazdach, szczególnie Francuzach, którzy naprawdę lubią takie rzeczy projektować i robić, jest bardzo wiele. Także tam możecie się naciąć naprawdę na wiele układów, do których dostaje się to powietrze. A pieroństwem jeszcze jest mankament taki, że na te wszystkie rzeczy, które są zakładane wężyki termokurczliwe. Ta rurka jest po prostu kurczona na gorąco i ona zostaje, ona ma utrzymać szczelność. Natomiast nie ma o-ringu, nie ma niczego, nie ma kleju, więc jeżeli to coś sobie tam gdzieś pracuje, rzadko, bo naprawdę, ja spotkałem się w kadencji bardzo rzadko, ale może się zdarzyć tak, że najnormalniej w życiu to gdzieś się tam poluzuje, powietrze się dostaje, zasysane jest i wtedy nie kapie, nie sączy się, a naprawdę zaciąga do układu i problemów już może być setki. Także słuchajcie, miłego szukania, jeśli ktoś ma problem i szuka problemu typu powietrze w układzie, bądź ma prawdopodobieństwo, że to powietrze może być, lub na przykład chce sobie wyeliminować kwestię, czy powietrze mu nie robi jakiegoś tam problemu. Także słuchajcie, jeszcze raz łapeczka w górę. Myślę, że pomogłem i dziękuję, do zobaczenia. No, myślę, że coś tam niedługo nakręcę. Jeszcze raz dziękuję.